Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Historia Zwyczajna. Ja jestem Dawid, a to, no właśnie, nowa seria na tym kanale, która będzie się nazywać Polaku, musisz to wiedzieć. Kiedy spojrzymy na to, ile osób w Polsce interesuje się historią, to możemy być pod wrażeniem, bo historyków, badaczy itd. mamy naprawdę wiele. Ale wiele też jest osób wśród takich zwykłych obywateli, nie mających żadnych powiązań z historią, które po prostu mają znikomą wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach oraz na temat najważniejszych osób. No i ta seria jest właśnie skierowana do takich osób, które chciałyby się dowiedzieć czegoś na temat naszej historii w nieskomplikowany sposób i po prostu poznać kilka najważniejszych faktów, wydarzeń lub też osób, które no jakieś tam piętno większe odcisnęły na naszych dziejach. Przypominam też o tym, że ostatnio na Instagramie oraz Facebooku pojawiły się dwie nowe strony, do których Was serdecznie zapraszam. A jeżeli już jesteśmy właśnie przy Facebooku, to wspomnę o tym, że w tydzień udało Wam się zdobyć 100 polubień tej strony. Także już niedługo, prawdopodobnie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, pojawi się live, na którym prawdopodobnie omówię tam kilka najciekawszych moim zdaniem książek historycznych dotyczących XX wieku, no jak tuż mam w zwyczaju. Ostatnio obiecałem też, że dzisiaj poznacie wyniki ankiety odnośnie tego, o czym będzie następny odcinek. No i są one następujące, ponieważ aż 88,9% z Was chce, aby były to tradycje w PRL-u. Także ja już rozpocząłem intensywne poszukiwania tej faktów, różnych ciekawostek. Także myślę, że i ten odcinek Wam się również spodoba. A jeszcze wracając do nowej serii, będzie ona się pojawiała co drugi tydzień w niedzielę o 14:00. No dobra, koniec z tym gadaniem, lecimy już z tematem odcinka, żeby on był merytoryczny i krótki na temat. Czym właściwie jest stan wojenny? Jest to jeden ze stanów nadzwyczajnych, które wyróżniane są w naszej konstytucji, które mogą rządy różne wprowadzić na podstawie swoich obserwacji, dokumentów i tego, co się dzieje w kraju. Oczywiście po uprzednich konsultacjach z prezydentem, czy też prezydenta z Radą Ministrów. Otóż teraz to mamy jakoś bardziej uregulowane w prawie, natomiast w PRL-u to wygląda na tej zasadzie, że to niby było zapisane, ale de facto mogli oni robić to, kiedy chcieli, na jakich zasadach chcieli, bo nikt im nie był w stanie zagrozić, nikt nie był w stanie się sprzeciwić temu, aby stan wojenny wprowadzono. Także no, rząd miał kompletną samowolkę w tej sprawie, no poza tym, że był uzależniony od władzy rosyjskiej. Pierwszy raz w PRL-u stan wojenny mógł być wprowadzony już w 1980 roku, kiedy to wybuchły słynne protesty w sierpniu tegoż roku w Stoczni Gdańskiej imienia Włodzimierza Lenina. Ówcześnie tak się ona oczywiście nazywała. Jednak podczas tych strajków opozycja, która była stroną tutaj strajkującą, doszła do porozumienia z władzą i na podstawie jednego z zapisów tam w umowie utworzono niezależne związki zawodowe, które znamy pod nazwą Solidarność. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Klasyczny przykład potwierdzający to przysłowie, ponieważ już jesienią 1981 roku gotowy był plan, który miał wprowadzić w życie stan wojenny w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Natomiast już w marcu tego roku zakończono militarne przygotowania do przeprowadzenia tej akcji, ponieważ jak już wspomniałem, już od 80 roku coś wisiało w powietrzu i było wiadomo, że prędzej czy później ten stan zostanie wprowadzony w Polsce. I jak widać, no tak się po prostu stało. Oficjalna decyzja na temat tego, kiedy stan wojenny zostanie wprowadzony w Polsce, zapadła rankiem 12 grudnia 81 roku po naradzie tak naprawdę trzech generałów, czyli Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka oraz Floriana Siwickiego, którzy przekonali Kiszczaka, że ten plan musi wejść w życie niemal natychmiast, bo już na następny dzień. Siwicki argumentował to w ten sposób, że za parę dni z armii odejdzie najstarszy poborowy rocznik i po prostu stan liczebny armii się zmniejszy, a tym samym jej siła będzie słabsza. Natomiast Kiszczak argumentował swoje racje tym, że na 17 grudnia jest zaplanowany masowy strajk organizowany przez środowisko opozycyjne. No i wtedy
wprowadzenie stanu wojennego wiązałoby się z bardzo, bardzo dużym rozlewem krwi. Decyzję, którą podjęto właśnie tego dnia, argumentowano tym, że wojska sowieckie już czekały na to, żeby wejść do Polski oraz tym, że okrutni kapitaliści chcą walczyć z socjalizmem, który ówcześnie panował w naszym państwie. Oczywiście była to po części nieprawda, ponieważ wojska sowieckie wycofały się z możliwości wejścia do naszego kraju już w marcu 1981 roku, a stan wojenny mógł tylko paradoksalnie sprowokować ich do tego, żeby zajęli nasze państwo, a nie odciągnąć ich od tego. Stan wojenny w Polsce wprowadzono w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, a ten stan utrzymywał się aż do 22 lipca 1983 roku, kiedy oficjalnie potwierdzono jego zdjęcie. Podczas tutaj trwania stanu wojennego w Polsce zginęło około 40 osób, w tym około 9 górników podczas niestety słynnej masakry w kopalni Wujek. Podczas stanu wojennego dochodziło także do tak zwanych internowań, czyli do zatrzymań na tle politycznym. Zatrzymywano najważniejszych działaczy Solidarności, bo bez tutaj kadry zarządzającej tym związkiem po prostu jej funkcjonowanie było bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taka krótsza forma przedstawienia takiego wydarzenia Wam się podobała. A dzisiaj zamiast takiego klasycznego outra, na koniec zaprezentuję Wam kilka zdjęć, kilka nagrań z właśnie stanu wojennego, z jego wprowadzenia w Polsce. Także trzymajcie się, dajcie znać, co sądzicie o takiej serii. Oczywiście stawcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. No i udostępniajcie ten film, żeby szedł dalej w świat i ludzie dowiedzieli się, jakim okrucieństwem był stan wojenny w Polsce. Także jeszcze raz trzymajcie się i siema! Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.